Na pewno okres przygotowawczy, ten, który sobie zaplanowaliśmy, był dobrze przepracowany i uważam, że ten czas, szczególnie ten ostatnie dwa tygodnie, gdzie wróciliśmy i trafiliśmy tutaj w takie trochę trudne warunki, to jest taki hamulec dla nas. Musieliśmy trochę inaczej pracować w innych warunkach. Na pewno się tu męczyliśmy przez te dwa tygodnie. Był oczywiście krótki wyjazd do Uniejowa, jeszcze to też nam pomogło w przygotowaniach i w pracy, ale no, wszyscy widzą, co się dzieje dookoła i naprawdę nie ma gdzie pracować tak, jak powinno się już w samej końcówce okresu przygotowawczego. Nie tak, on pokazał szczególnie w ostatnim meczu też swój potencjał u siebie, grając z Legią. Dobre spotkanie poprzednie też z Lechem, także na pewno zespół, który ma też swoją jakość, ale też wiedzieliśmy w pierwszej rundzie, że były różne fazy tej drużyny, gdzie były słabsze spotkania, szczególnie na początku i później, gdzie Śląsk złapał trochę jakości i potrafił wygrać z Lechem, z Legią, to też o czymś świadczy. Wiemy dobrze, że skrzydła to są dużą siłą Śląska. Wiemy, co potrafi zrobić Sobota. Jeżeli ma dużo miejsca, czy Patejów, czy... No, znamy tych zawodników podobnie. Pamiętamy mecz na Legii, gdzie też nas tutaj w podobny sposób objechał Kosecki i też mieliśmy pretensje do siebie, bo żeśmy źle zareagowali. Po prostu było za dużo miejsca, za łatwo, mało asekuracji. No, to jest chyba odpowiedź na to, że zespół musi być przede wszystkim dobrze skoncentrowany i na tych zawodników, no, na te działania wyczulony i realizować to, co sobie właśnie założymy, żeby przeciwdziałać. Myślę, że pozytywem jest, że jest duża ilość młodych zawodników, co na pewno pomaga w aklimatyzacji z uwagi na mój wiek, ale też wcześniej występowałem przez pewien okres czasu w Jagiellonii, więc miałem styczność z zespołem z Ekstraklasy, więc myślę, że nie będzie pod tym względem żadnego problemu. Jak to bywa z takimi sytuacjami? Myślę, że jest na pewno zagrożenie, ale wierzymy, że uda się tak zadziałać, że będziemy mieli tego zawodnika do meczu, ale nic tutaj na 100% nie odpowiem. Natomiast jeżeli chodzi o Kaczego, no, sprawa jest jasna. Zawodnik się spóźnił, zawodnik nadrabia zaległości i musi je odrobić. Po prostu tutaj chcemy mieć Okaczego, oczywiście wiemy, jaki to jest cenny zawodnik w naszej kadrze, ale pod warunkiem, że będzie przygotowany. Na pewno jest w treningu i wiemy, że pracuje bardzo solidnie. Nie mamy tutaj potrzeby, żeby się śpieszyć, bo wiemy, jaka to jest poważna kontuzja i Maciek naprawdę jest mocno zdeterminowany i myślę, że za mocno i tu trzeba właśnie uważać, żeby nie poszło to za szybko. Nie potrafię powiedzieć, czy to będzie która kolejka i on już będzie gotowy. Na pewno pracuje, na pewno jest tutaj coraz częściej z zespołem w treningu, także myślę, że ten lepszy czas dla niego, bo już może normalnie się poruszać. Myślę, że cel wizowy jest prosty, żeby zająć jak najwyższą lokatę. Na pewno puchary są cały czas kwestią otwartą i bardzo bym chciał, żebyśmy się z wizerem zakwalifikowali się do tych rozgrywek, ale na pewno to nie jest łatwe, zważywszy, że właśnie jak już wcześniej powiedziano, niektóre zespoły z czołówki też się zbroją i trzeba podejmować rywalizację i w każdym meczu walczyć o zwycięstwo i myślę, że jest na to duża szansa. Cel Widzewa jest taki, żeby grać jak najlepiej, żeby zająć jak najwyższe miejsce, jakie się da tutaj z tą naszą grupą i o to będziemy walczyć. Nie będziemy deklarować i mówić, czy to będzie takie, czy takie miejsce. Ja bym chciał, żebyśmy byli wyżej zdecydowanie niż ostatnio i żebyśmy mieli przede wszystkim więcej takich dobrych meczów jakościowo, żeby ta gra, to nad czym pracujemy, nad jakością, nad tym, żeby zespół grał lepiej w piłkę, żeby to się przekładało, żeby to było na boisku i to, żeby się przekładało na wyniki. O to będziemy na pewno zabiegać.